Ja mam dzisiaj kogoś, co wy znacie. To jest Marcin. Marcin, który jest artystą od mebli. A Marcin dużo pracuje, dużo energii spala. Młody chłopak, w super formie, więc niech trzeba go nakarmić. Ja sobie pomyślałam, żebyśmy trochę makaronów zjedli. Tym razem to będą takie małe makarony. To są takie makaronciny po włosku się nazywają. Po pierwsze musimy podgrzać wodę, a ja proszę do tego, proszę wziąć szparagi. I teraz poszukaj mi pomidorów. Pierwszą rzecz, szparagi białe, ja cię nauczę jak się robi. Najlepiej to odciąć tą część i trzeba je obrać. Ty się za to zabierz, a ja w tym czasie sobie popłuczę pomidory. Czyli jak się nazywa twoja firma? Yuma Design. Dlaczego Yuma? Od pierwszych imion naszej rodziny, czyli rodziców. A, rodziców. I mam siostrę rodzoną, więc to tworzy naszą nazwę. Czyli zaczęła to już twoja rodzina, tak? No jest ta firma, moja firma działa już od 30 lat. Tak. Ojej. Z tradycjami. Słuchaj, to trzeba być szybkim. Ja to wiesz jak robię? No tak. Po harcersku, zobacz. Tak? Dwa, trzy. Ostrożnie, żebym tylko nie przycięła blatu, bo mnie na mnie nakrzyczysz, prawda? No oczywiście, że nakrzyczy. Użyję deskę. A ty byłeś jakimś sportowcem? Tak, jeździłem w rajdach samochodowych. Dlatego jeździłem różnymi samochodami i w różnych dyscyplinach sportowych. Widzę, że jesteś szybki nie tylko pewnie przy samochodach, ale pewnie jesteś też szybki przy swojej pracy. No staram się. Czasami i w większości przypadków lepiej jest zrobić to dokładnie, aniżeli szybko. Ja zaczynałem od tego, że pracowałem kiedyś. Aha. Kiedyś faktycznie sam robiłem te meble, które teraz się produkują. Teraz w mojej firmie mam pracowników produkcyjnych, plus projektantów, plus ekipy montażowe, które ze mną współpracują, kooperują. Które widziałam, co tutaj montowali tą super kolorową kuchnię. Które zaprezentowały właśnie ci swoje umiejętności. I to też młode chłopaki, życzliwi, szybcy i dokładni. Jest to potrzebne na pewno, jeżeli chodzi o meble. To, żebyśmy byli dokładni. No na pewno. Ponieważ to tworzy efekt końcowy, taki jak widać na załączonym obrazku. A widać. Który masz szansę podziwiać. Muszę ci powiedzieć, że najbardziej z tego wszystkiego, to mnie się podoba właśnie ta kuchnia, której nie trzeba za bardzo sprzątać. To znaczy na tym, co się gotuje. Na indukcja wmontowana tutaj pod to żółte, a teraz to się pilnuje, żeby nam nie wykipiało. A już nam się gotuje. Już nam się gotuje. Okej, okay, obniżymy. Ja myślę, że trochę soli musimy do wody dorzucić, żeby się gotowało. Wrzuć bardzo sporo, proszę. Pół tego. Ojej. No, aż musi tak? być. Okej. Okay. Mhm. Pokroiłam te wszystkie szparagi. Włożę je razem do makaronów. Trzymaj. Ja może potrzebuję. Najpierw część dolną i to wrzuć do gotującej wody. Czyli ktokolwiek co wymyśli, to ty potrafisz zrealizować. Z dobrych materiałów, bo widzę, że to mi się świetnie trzyma, a jak pode mną to wytrzyma dla każdego. No poniekąd spełniam marzenia. Jestem bardzo zadowolona, że mogę robić programy, bo przy takiej okazji poznaję bardzo ciekawe osoby. Teraz pokroimy pomidory, ty połowę, a ja połowę, na kosteczki. A w ogóle firma, gdzie jesteś w Polsce? Firma znajduje się pod Warszawą, w miejscowości historycznej zresztą. A. Czyli Sulejówek. Aczkolwiek zaopatrujemy w meble nie tylko region Polski, ale również za granicą. A, gdzie za granicą? Na Cyprze na przykład. Nie żartuj. W Hiszpanii. O, w Hiszpanii. W Skandynawii. W Skandynawii. Także cały świat stoi dla nas otworem, jeżeli tylko możemy. Teraz fachowo. Według ciebie możemy postawić bez niczego tutaj, czy nie? No oczywiście, że nie. Musimy, oczywiście, że nie. No to ja zawsze stawiam, więc postaw to i ja to bym... Zrobimy pod to. Ułożymy te. Zróbmy na tym, będzie bezpieczniej. Będzie bezpieczniej. A teraz pomidorki do tego. Wrzuć to do tego. Kolorowo. No kolorowo, tak. Tak jak nasza kuchnia. Wymieszamy. Jak chcesz, to możesz trochę bazylii dodać. Ze dwa listki. Teraz z tej super szafki białej przynieść dwa talerze. Bo chociaż muszę ci powiedzieć, że możemy nawet z garnka jeść. Makaronciny, czyli małe makarony. Dużo pomidorów. I nam brakuje trochę oliwy.
Rozumiem, że włoski. Włoski. To tak jak te twoje meble idą do Włoch. No jeżdżą po całym świecie. I tak super dopasowane do zmek, dlaczego nie? No myślę, że doskonały duet. Słuchaj, spróbuj, czy to jest dobre. Bardzo dobre, aromatyczne. Super. Tylko czuteńkę soli, bo do pomidorów żeśmy nie dodali, no nie? Smacznego. Smacznego. E buon appetito po włosku. Od Marcina i Aliny. I Alinki. Ciao. Ciao.